Tutaj. Tu stanie ten Piotr. Wywiad z panem Henrykiem Dycem w miejscowości Sosnowiec, ulica Czerpakowa 39, nagrany w dniu 16 sierpnia 2017 roku około godziny o 19.30 w jego mieszkaniu, w jego miejscu zamieszkania. Wywiad jest przeprowadzony przez pana Jerzego Jarosza, który pełni funkcję sekretarza, przez pana Piotra Dudałę, który pełni funkcję operatora sprzętu nagrywającego i jest tak dziennikarzem i redaktorem i właścicielem strony internetowej Sosnowiec Fakty.pl i przeze mnie Konrada Kowalskiego, który jestem osobą prowadzącą cały ten wywiad i całe to spotkanie. Wywiad dotyczy okoliczności zastrzelenia rodziny Mackiewiczów i Piwowarskiego, Piwowarczyka i Piwowarczyka w dniu 12 lutego 1945 roku w Ostrowach Górniczych. Pan Henryk Dyc dostarczył spisane przez siebie materiały, które my za chwilę zeskanujemy. Po zapoznaniu się z nimi rozpoczniemy drugą część wywiadu, gdzie na podstawie tych materiałów, kierowani nimi, poprosimy pana Henryka o przedstawienie własnymi słowami całego jego problemu. Dziękuję. Zamykamy na chwilę wywiad. A ja pan się mógł zagrzeć do tego? Tak. Spotkał pan to nazwisko tego młodka i jego żony?